Taką opłatą, która może nas zdenerwować, jest opłata, która pojawia się w sytuacji, której się nie spodziewamy. To znaczy, wypłacamy pieniądze z bankomatu, swojego banku, więc jesteśmy przyzwyczajeni, że jest to darmowe. No a się okazuje, że musimy zapłacić prowizję i jeszcze dodatkowe koszty ponieść. A tak może się stać, kiedy mamy w portfelu dwie karty, kredytową i taką zwykłą do rachunku. No i dość łatwo niestety można się pomylić i wypłacić pieniądze z bankomatu kartą kredytową. A wtedy, nawet jeżeli to będzie bankomat naszego banku, to zapłacimy po pierwsze prowizję, która jest dość wysoka, 3, czasami 4, a nawet 5% wypłacanej kwoty, ale też jest taki zwykle minimalny próg, na przykład nie mniej niż 10 zł, więc możemy wypłacić 20 zł z bankomatu, 10 zł prowizji zapłacić i to jeszcze nie koniec, dodatkowo jeszcze bank naliczy nam odsetki, bo w przypadku wypłat gotówkowych nie obowiązuje w ogóle okres bezodsetkowy. To jest pierwsza rzecz, ale może być jeszcze dziwniejsza sytuacja, to znaczy bank każe nam zapłacić opłatę, ale nie powie nam, ile ta opłata wynosi. Tak może być w przypadku, kiedy zlecamy przelew walutowy, ale w walucie innej niż euro. W euro mamy przelewy europejskie, one są dość szybkie i są też dość tanie, ale jeżeli przelewamy pieniądze w innej walucie, to się odbywa na trochę innej zasadzie, to znaczy pośredniczą w tym inne banki i one mogą naliczać dodatkową prowizję. Więc jak przyjdziemy do banku i się zapytamy, ile taki przelew będzie kosztował, to bank nam powie, że no, my naliczymy na przykład taką i taką kwotę, ale pojawi się też jakaś dodatkowa prowizja, czy może się pojawić, ale my nie wiemy w tej chwili, ile ona wynosi. Pan się dowie, jak już pieniądze zostaną przekazane. I co gorsza, w niektórych przypadkach taka prowizja jest naliczana z kwoty przelewu, więc możemy się na przykład umówić ze sprzedawcą, że zapłacimy mu za coś 100 dolarów, przelewamy mu 100 dolarów, a on otrzymuje 90. No i ma do nas pretensje, dlaczego mniejszą kwotę mu przelaliśmy. No a my w końcu tak naprawdę nie wiemy w takiej sytuacji, ile mamy przelać, żeby on dostał 100, bo nie wiemy, ile wyniesie prowizja. Więc rzeczywiście to może być bardzo denerwujące, zwłaszcza jeżeli się okaże właśnie, że dotarła za mała kwota i musimy to jeszcze raz zlecić, jeszcze raz zapłacić prowizję tą swojemu bankowi i tą nie wiadomo komu, więc to rzeczywiście może bardzo zdenerwować. No i ostatni przykład takiej opłaty bardzo denerwującej to jest sytuacja, kiedy chcemy sobie obniżyć opłaty, zmienić konto na przykład na tańsze. Jest wiele takich starych pakietów kont, które już nie są sprzedawane, a które są dość drogie, które kosztują 7-8 zł miesięcznie na przykład. No i wtedy teraz w ramach promocji nierzadko to konto może być darmowe. Czasami trzeba spełnić jakieś dodatkowe warunki, ale może być dość łatwy sposób, można dość łatwo ominąć te opłaty. Tylko że żeby zmienić sobie pakiet konta, to może być tak, że bank nam każe zapłacić dodatkową opłatę. Czyli na przykład przychodzimy, mówimy, chcemy teraz to konto za zero, a bank mówi, dobrze, tylko musi zapłacić 150 zł prowizji na przykład, albo 50 zł prowizji, więc to również może być bardzo denerwujące.